Aha, no ja włączyłem nagrywanie. Przechwycili nas, moi drodzy. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. Jest ze mną Paweł, Far Cry 5. Tak trochę z tyłka włączyliśmy to nagrywanie. Przechwycili nas. Oho, pojmali nas. Co tam się dzieje? Kogo oni mają? Nie wiem właśnie, co tam się dzieje. Porwali nas? Jakaś dziewczynka tam chyba jest, czy coś? Nie, dziewczynka. O, ten psychol. To jest ta nasza koleżanka. Chyba tak. I kolega psychol. My parents were the first ones to teach me about the power of yes. One night they took me into the kitchen and they threw me on the ground. Rzucili mną o ziemię. Experienced pain after pain. Co się nauczył? After pain. And when I didn't think I could take any more. I did. Something broke free inside. Tatuaż będzie mi robił. I was clear. I looked up at them. I started to laugh. All I could say was yes. I spent my entire life looking for more things to say yes to. Zostaw mnie świnią. They opened every hole in my body, and when those were filled, I created more. But it was Joseph who showed me just how selfish I was being. Always receiving, always taking. The best gift isn't the one you get, it's the one you give. Giving. Courage to own your sin, to etch it onto your flesh and carry its burden. And when you have endured, when you have truly begun to atone, to cut it out like a cancer and display it for all to see. My God, that's courage. I'm going to teach you courage. Teach you how to say yes, so you can confront your weaknesses, confront your sins. You will swim across an ocean of pain and emerge free. For only then can you truly begin to atone. Nie wygląda to dobrze. No nie. Ewidentnie nie. To pierwszy? Ja, ja chcę. Ja tak klikam. Na czole poproszę. Yes. Yes. You're not gonna regret this. I promise. Co on zrobi z tym śrubokrętem? I think it's only proper that Deputy Hudson goes back to her room. Confessions are meant to be private after all. Papa. I'm not here to take your life. I'm here to give it to you. I'm going to open you and pour your worst sins inside. And as your sins will reveal themselves, only then will you truly understand the power of yes. Zaraz wracam. Okej, dobra, brzmi fajnie. Ore. Wygląda ciekawie. Ory. Moi drodzy, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Far Cry 5. Jest ze mną Paweł. Dzień dobry, tym sympatycznym akcentem rozpoczynamy kolejny odcineczek.
Tak trochę niespodziewanie. Ty też jedziesz, czy nie? No ja... To ty się poruszasz, ja nie mogę. A, dobra, okej, okay, no to czyli ja ten... O, nóżki nie widać. Patrz, patrz! O! Ja spadłem ze schodu w ogóle. Przepraszam, no co się poradzę, no. Ej! W ten sposób nas uwolni. Jestem wolny. Bo dzięki mnie. Nieprawda. Ja cię zrzuciłem ze schodu. Dzięki sile mego umysłu. Jasne. Chciałbyś. Dajcie mi broń. Dobra, musimy teraz się chyba wydostać z tego, trochę lipa. Spowiedź, okay. Misja fabularna, to co? No to chyba nie mam innego wyjścia za bardzo. Że tak powiem, gołe pięści. O, cześć! Nie. Chodź, pójdziemy tędy, tu wygląda, że tu jest bezpiecznie. Na pewno, nie ufam ci. Nie, nie ma tutaj nic kompletnie, więc musimy chyba przejść tędy. Tu jest jakaś dziura, ja proponuję, że tu chyba zeskoczę. Podochno mi się wyświetlił na chwilę. Ej, stary, dobra, tu są gościowie z bronią. Więc musimy być ostrożni. Róbmy to powoli i z rozmysłem, wiesz? Także wiesz, to tak ostrożnie. Stary, skąd masz pałkę? No, przy wejściu leżała. Ważnie? No. O, mam pałkę też. Mam pałę. Ja, tu trzeba ich porozbrajać. Zanim nas krzywdzą. No kurde, to za baba. Leżeć. A żeś się, kurczę, tam ten normalnie... Ale wykończyłem, najważniejsze. O Boże! Jak go trafił w głowę. Leci kolejny. A, pała rządzi. Dobra, czekaj, wiesz co, pozbierałem, bo nie wiem, czy on miał jakieś spluwy czy coś. Była jakaś brońka jedna. Tak, tam widzę, że tutaj... Tu jest gazrurka. O, zabrałeś mi, dziękuję. Nie ma za co. Ja wezmę gazrurkę sobie. Gazrurkę. Co? Tą, którą podniosłem? Ja mam gazrurkę już też. Tak, dobra, okej, okay, spoko. Ogólnie ten pistolet jest pusty, więc tak mam trochę słabo. Tu miś amunicję karabinu w ogóle. Też wziąłem amunicję do karabinu, właśnie. Aha. Tylko tak nie wiem po co. Dobra, chodź, wykończymy kogoś gazrurką. No zobaczmy, rozwalmy tutaj jak najwięcej. A oni są, czekaj, tutaj, nie? Ja się pytam, gdzie tu jest wyjście po prostu, bo... Chcieli nas skrzywdzić. O, tu coś jest, patrz. Jest wyjście? Otwieram. Dobra. Tam nic nie było, dobra. Dobra, idź pierwszy. Okej, okay, poczekaj, do rury. Geronimo! No, no dobra. To za łeb normalnie, wariat. Jest ich chyba więcej. Oni śmierdzą! Mam amunicję. Weź tego śmierdzielka. Won mnie stąd! O Boże! O ładu, sto... Facet z pistoletem w plecy no robi. O nie, sobie zabił mnie. To ty gadasz? Kurde, ja myślałem, że na pały to załatwimy, ale to muszę wziąć, wyjąć pistolet jednak. Inaczej tego nie da zrobić, o nie, bo... najgorzej. No stary, nie wiem skąd nagle plecy nam zrobili po prostu, ja nie? Ja tylko widziałem kolesia ze szpadlem w mojej głowie, a później właśnie kogoś z karabinem. No właśnie, ja nie wiem skąd oni się w ogóle wzięli, nie? Totalnie. Może jakbyśmy to po cichu zrobili, ale takie strzelańsko było, że to jest szok, nie? Okej, okay. Mamy jakieś bronie? Nie mamy nic. Go no nie, no znowu to samo, znowu dopiero zaczęliśmy. Dobra, to idziemy tam. No musimy tędy przejść, także ostrożnie, jak zginiemy to z lipa, nie? I nie możemy ginąć. Niechaj jeden przeżyje przynajmniej. Paweł, nie gin, pamiętaj. Pan, idź pan, bo cię normalnie... Masz broń? Wziąłem pałę właśnie. Co mi zabrałeś broń? Jeden. O, brońka. Dawaj mi broń. Leci kolejny. Ma broń, uwaga. Dobra. Idę. Dostał. Kolejny, uwaga, leci. Okej, okay, spoko. Leży. Dobra, przeszukaj, przeszukaj, okej, okay, dobra, lecimy. Tak, tak, coś tam wziąłem sobie. No ciśniemy, dawaj tutaj gościa, zaraz, chodź tutaj, cię wyjaśnij normalnie, typie, normalnie. Znowu to muszę otwierać. Dobra. Znowu te drzwi muszę otwierać, Boże. Ile razy dzisiaj będę otwierał te drzwi, ja się pytam. Na pałę wbijamy? Na pałę, nie? No, tych pierwszych możemy z pałą, a tych drugich następnych... No Boże, jeszcze nie zdążymy otwierać drzwi, nie? Leżą! Dobra, teraz już biorę, teraz biorę pistolet. To bierz, bierz. Ty weź tego... Dobra, ziomek z pałą leży. Ty bierz drugą stronę, ja biorę tą... Mam nadzieję, że wziąłeś tą drugą. Ja mam każdą stronę teraz. Leży. Trochę zabrakło amunicji. Już tu czekaj, na razie tam nie podchodzi, bo tam coś kogoś krzywdzą. Może potem, może pozbierajmy wszystko, co potrzebne. Tak, tak, właśnie tak myślę sobie, pozbieramy amunicja troszkę rzeczy, bo... potrzebna. Okej, okay. Mało sztuk tej amunicji jest niestety. Miałem tylko trzy. Miałem sześć chyba.
Okej. Dobra, to zobacz. Ło! Chłopie. Kolejny. Nieprawda. No tak, okej. Okay. Co to jest? Scenka. O nie. Czemu go nie odstrzelisz? Przez szybkę teraz. Prosto w głowę. Tak. Psz. Gniew jest moim grzechem w życiu. Right here, right now. We both will. Nie, wpuść mnie tam. Nie, nie możesz go przestrzelić, bo to chyba kuloodporne szkło jest jakieś, wiesz? A, kurde, zrozumieczył się. No bo on mówił przez jakiś radio. To ja w ręku. Mówił, nie? Także, o kurcze, dobra, musimy znaleźć wyjście. I to szybko. Okej, okay, widzę wyjście. Tutaj, minutka. Okej, okay, strzelają. Trochę wolniej, ziom. Stary, życie mi spada. I też. Ktoś nas bije, czy co? I ten gaz chyba. Dobra, czekaj, trzeba wbić wyżej. Teraz zginę. Leży koleś. Mam zero życia, nie? Jakim cudem mam tu do góry wejść? Czemu cały czas tracę życie? Bo masz gaz wszędzie, stary, uciekaj. Ja cały czas biegnę do góry, oni strzelają. Też lecę. Pomóż mi! Lecę, Paweł, czekaj, bo za szybko pobiegłeś tam. On ma nóż! Leży. Ja nie mam amunicji, nic nie mam, kurczę. O, stary, nie, ja nie wychodzę. Ale nie mam apteczki. Ale ja też nie mam apteczki w ogóle, a nie mam jak wyjść. Plecy, przesuń się, nie mogę ci... Masz na plecach gościa. Uciekaj! U nie, strzelają do nas. Zaraz padnę. Dobra, ja wybiegam, uciekam. Przyszedłem na polany, biegnę przez polany. Spało ich wszystkie atakuje. Ja biegnę cały czas, uciekam. Biegnij do punktu, 160 metrów. Dobra, uciekam. Zabiję wszystkich, chyba. Nie wiem, czy mnie gonią, czy nie. Nie, oleję na to, oleję my na nie to, gonią po prostu. Tak, jak jest hizy normalnie. Pies cię goni. Ej, faktycznie. No co mówisz, że nic mnie nie goni, jak mnie coś gryzie w kostkę. No to rozwal psa, weź pi, pęki. Dobra, jest, leży. Biegnę dalej. Gonią nas, cztery typa. No wiem właśnie, cały czas gonią, także nie zatrzymuj się, po prostu do punktu dawaj. Okej. Okay. Cztery typa. Chodź tu. Jestem. Okej, okay, mamy, zaliczone, ucieknij, dobra, co dalej? Bo gonią nas dalej, nie? Oni tutaj idą w ogóle. Właśnie widzę, że coraz idą. Ja mam pistolet. Ja nie mam amunicji w ogóle, mam tylko ten. Teraz już też nie mam. Ktoś się nastrzelał. Ty pobieg znowu do nich. Zaraz się skizy skończą, to będziemy chyba w domu, nie wiem, mam nadzieję. Ej, dobra, chodź, bo tam kolejni biegną, tam już widzę trzech. Idę. O, koniec. Okej, okay, misja zakończona, spowiedź. Kurczę, masakryczna. Tylko nie mam tego, nie mam broni w ogóle, nie? No wiem, spokojnie, zaraz nas teleportuję. Koleś ze szpadlem biegnie kolejny, zobacz. Kurde, weź go tam. Czekaj, ja nas teleportuję szybko do domu. Dobra. W tej sytuacji. Tu leci. Okej, okay. Tam sobie uzupełnimy, Boże, ogień. Co się stało w ogóle, co za ogień. Nagle po prostu nas porywają, chcą jakiejś spowiedzi, zamykają, duszą jakimś gazem, no przecież to jest... Ludzie zagazowani wybiegają, my z samymi pałkami. Ze skie tak można robić, ale ze mną, no... Bezczelny. Ja nie wiem, dobra. Dobra, ja tu wbijam do sklepu. Trzeba odzyskać swoje rzeczy. Tak jest, ja tu już wbijam do sklepu właśnie. Już sobie zabieram swoje rzeczy. Czekaj, to jest kupno, nie, to nie tak chyba. Erhandluj? Nie. Ja sobie zobaczę tutaj ekwipunek swój, czy ja mogę? Specjalny strój, tutaj ten. Broń. Właśnie teraz patrz, chyba tu normalnie ten, musisz... u handlarza, wiesz? A właśnie widzę chyba, no. Okej, okay, to co masz już odblokowane, czyli czekaj, tu ja miałem tak, łopatę mam, tak? Ale baseball to mam. Mi każe kupić mi to, co jest. Ja sobie wezmę ten metalowy baseball, już mam, dobra, spoko. Pistolecik ten zwykły miałem chyba, tak? Miałem, czy miałem coś lepszego? Nie, pistolecik zwykły miałem chyba na początku. Dobra.
I miałem chyba jakiś karabinek, co nie? Ten zmodyfikowany. No. Okej, okay, tylko czekaj, teraz tak. Jego dajemy tu. Dziękuję. Marcia, mogę pistolecik. Modyfikuj, nie, ja mam już go ten. Talenty na szybkości rozdać. Aż tak? No mam 9 talentów. Okay, łuk bloczkowy. Gdzie było więcej broni? Okej, okay. Ja klikam prawym przyciskiem. Co mówisz jeszcze raz? Nie rozumiem. Gdzie był skill większej ilości broni? Czekam. A to nie pamiętam, gdzieś w skillach, ale no właśnie nie powiem ci, który. Nie pamiętam, nie pamiętam dokładnie. Dobra, amunicja. Dokup amunicję. O chłopie, normalnie cały hajs wydam na amunicję. Łupów nie mam. Okej. Okay. Dobra, już mam teraz uzupełnione wszystko. Okay. Dobra. Jak tam ci idzie? Dobra. Czekaj, sobie właśnie biorę brońkę swoje. Tak. Okay. Drobny nie chcę, dubeltówkę jakąś może. Masakra, po prostu masakra, co nam się przydarzyło. To było takie straszne. Mi tam się podobało. Mi się przykro zrobiło, że nas skrzywdzić chcieli, no. Tu mam ogólnie Mary, May, coś tam. To jest ta dziewczyna, ona też ma dla nas zadanie. O. Można do niej się tutaj przejść naprzeciwko. Okej. Okay. I możemy zrobić zadanko. Tylko tam musisz się ogarnąć z tym troszkę, bo... No już kończę, już kończę, już kończę. Ileż można normalnie tu się bawić? Ja nie wiem. Tylko to sobie jeszcze wezmę. Niech będzie. Okay, dobra, przepuść mnie. O, dobra. Ja już do tej dziewczyny idę. Dobra. O, jest jakaś ładna pani. Co ty robisz tak długo w ogóle? Zbieram broń. A. Przestań dobra, używać. Spoko. O, tu są jakieś rzeczy. To też zabiorę sobie przy okazji. Dobra, idę. Ja mam w ogóle broni. O, niech będzie. Dobra, ona już powoli tutaj dobry. Zaczęła mówić tam, że... trzeba pomóc i w ogóle. Anytime the Peggy's showed up looking for trouble, Dad would hop in his big rig and chase him out of town. He loved that truck. Called it the Widowmaker. And those fuckers stole it from him a week before he passed. Shit. You really want to piss off the cult? Get the Widowmaker back. Owdawiacza? Show the cult we're not just gonna roll over and give the folks here something to cheer about. It's locked up under guard at a grain elevator east of here. But I think you're just the person for the job. Okej, okay, to będzie bardzo ciekawe. Mamy jakiś samochód teraz zdobyć tym razem faktycznie, który nazywa się Owdawiacz. Zobaczę, to jest te 1,5 kilometra, zobaczmy czy mogę nas tam portnąć bliżej. Mogę, dobra. Do hodowli świn nas teleportuje. Dobra. A i stamtąd po prostu... I stamtąd pójdziemy sobie bezpośrednio po... Ten Owdawiacz, nie wiem czy tam będzie, jak bardzo będzie to bronione. Jak bardzo chroniony będzie ten punkt. W razie WD ja mam tego, mam kałacha i szczelbę, także damy radę. Masz szczelbę, dobra. Mam szczelbę. Czekaj, musimy teraz się przebiec ogólnie 400 metrów. O mój Boże, o rany. Słuchaj, co się jedzie? A nie, to samolot, dobra. Ani samolot. Dla mnie to był samolot, ale spoko. Helikopter trochę inaczej wygląda u mnie, przynajmniej, nieprawda. Ale, nieprawda. Ale spoko, skie. Dobra, to jest twój helikopter. To i to jeździ lata w powietrzu. Bo? Jeździ lata w powietrzu, ja nic nie wiem o tym. Dobra, 300 metrów. Ej, patrz na jaki wielki posąg jest, nie wiem czy widzisz. Właśnie widzę, widzę go. Zbóżmy go. To mówisz? Zbóżmy go. O, o jest auto! O Jezu, jaki to ma rozrzut. Dobra, mamy auto. Stary. Dawaj mnie to, jedziemy tam. Gotowy? No, jedziemy. Dobra. Strzeloć? Nie, nie strzelaj, nie, nie zwracaj uwagi na nas. Okej, okay, gdzieś tutaj jest kawałek dalej jeszcze chyba. Może tu? Nie, czekaj. Przełaj? No przełaj? Chyba tutaj, no na przełaj, na skróty trzeba pojechać. Stary, sorry. Co? On nas widział chyba. Leży. Otworzyłem nam bramę. Okej, okay. Wchodzimy. Tu jest wejście? Nie, tu jest wejście obok. Czekaj, ten to chyba. Ciema! Uważaj, bo tam jest ten VIP. On jest mocniejszy. Zauważyłeś? Nieprawda. Dobra. VIP kul tu leży. Stary, weź! Pomogłem, pomogłem. No, nareszcie. Otwórz wytrychem te drzwi, ja będę cię bronił. Już. Otwieram. To jest pies?
Rozwal psa. Dobra, nie, spoko. 3, 2, 1, gotowe. Dobra, pijamy. Puf. Nie chcę kasrurki, oddaj mi NCIS, broń. NCIS, stać. Tu bramę trzeba otworzyć, gdzie on, patrz. Ty. Ej, dobra, powalił mnie. Wbijaj, do środka, ej, do środka. Ej, podnieś mnie, powalił mnie koleś. Och, kurde. Nie mogę strzelić. Na zewnątrz jestem, uratuj mi życie. No widzę, no, reanimuję cię, ziomno. Boże, znowu się kolesia, tak mi się daje. Znowu się keczupem znalałeś, chodź tutaj szybciutko. Idę. Dawaj, tutaj, do tego wbijamy. Jakie auto. No nie? Jestem. Jesteś? Jestem, jedziemy. To jedziemy. Ale maszyna, chłopie. Jaka fajna w ogóle, jak ona wygląda w środku. Kosmicznie. Nie? I ma działka. I a ty możesz strzelać w ogóle, o. I tym czymś będziemy mogli rozwalać właśnie silosy. O ile będziemy mogli używać jej w ogóle. No mam nadzieję, że tak, no ale... Ja myślę, że jak nam tutaj dali takie rzeczy fajne, no to chyba będziemy mogli używać. Ło, chłopiak poleciał! Ale ekstra. On ma zaraz puścić. Patrz, jak to odlatują. Jak te auto odlatują po prostu kosmicznie. Stary, wykończysz nas, zobaczysz. Spokojnie, spokojnie. Ej, amunicja mi się skończyła, najgorzej. Roztrzaskam wszystko. Ruch bez dwa posiłki. No to chyba nie najlepiej. To nie brzmi najlepiej. Dobra. Spokojnie, spokojnie, wszystko pod kontrolą. Jaki kolejna... to robi... To robi robotę, nie? No straszno. Patrz. Te auta latają jak małe normalnie szmatki. Ja się schowam. Chuj takie onzi. Dobra, spoko. Ale strzeliłeś do przodu już, widzę. Nie mam amunicji, ale strzelam do przodu, jak nic nie widzę, nie? No dobrze, dobrze. Mam jeszcze jedną kulkę, patrz, Paweł. Na ciebie. O chłopie, o. Patrz, co teraz to będzie. Trzeba rozwalić wcześniej. O, poleciało pięknie. Kamień, kamień, kamień. Co? Nic się nie dzieje. Ej, to jest... dobra, jest problem. Oj. Dobra. Nie wiem, czy tam helikopterem, czy ten helikopter w ogóle... ten helikopter jest dość mocny. Ja ci nie pomogę, nie mam amunicji w ogóle. No stary, ale do helikoptera strzelać z pistoleciku to nie za bardzo nawet. No. To raczej nie pomoże. By się RP przydał. Dobra, spoko, tu jest kolejne. A, poczekaj, tutaj normalnie staranujemy. Tak myślę sobie. Pięknie. O, widzisz, tak się boisz. Po co strzelać? Można... O, ktoś nam się chyba wrypał pod to, pod auto. Kółeczka. Dobra. Jezus, drogi! No, polowanie zrobiliśmy szybkie. Mięso upolował od razu. No a co? Co ty myślisz? Pobierać zabawkę, zabawkę. Drogi śledzie, patrz, mięso. Mam renifery. O kurczę. Dobra, dźwignęło nas. O chłopie, dobra. To nie spalam auta. To jest ciężarówka, więc chyba w lewo polecimy, bo tak, to jest ciężarówka i nam każą chyba w lewo pojechać. Dobra, spoko. Elegancko, porządna blokada w końcu, którą musieliśmy wyminąć. Dobra, jeszcze dwie blokady drogowe nam zostały. Do rozwalenia. Elegancko. Pal do nich. Wale, wale. A drzewo, drzewo, stary drzewo. No to jest typy. Poczekaj. Teraz to ogarniemy. Stary, nie rozwalają nam ciężarówki. Spokojnie, widzisz, że ta ciężarówka wszędzie przejedzie. O, jest silos. No, dobra, silos zostawimy nie, przy okazji. Później. No, bo może się okazać, że coś zmaścimy teraz. Dobra, także spokojnie, już jadę. To są krowy? Patrz, niedźwiedź, niedźwiedź. Pomogę krowom. Zjechał krowy niedźwiedzia. Nie, tam były dwie. Jedna obrywała rykoszytem. Rozwali ich! Spokojnie. Spokojnie. No, chłopie, to jest obdawiacz normalnie. Ta ciężarówka jest w ogóle niebezpieczna. No i bardzo dobrze, rozwali taka wszystko. Jak my. Ona jest taka jak my praktycznie. To jest nasz, dobra, spoko. No właśnie był nasz. Okej, okay, spokojnie. Nie, to nie był, znaczy nie, on dalej żyje. Płyniemy, nie, już nie. Spokojnie. Wróć obdawiacza. A w którą stronę? A chyba tędy jeszcze prosto musimy pojechać, nie? Chyba tędy trzeba pojechać. Nie, muszę przyznać, że bardzo przyjemna ciężarówka, chciałbym taką rzeczywistość jeździć. Po miastach. Myślę, że każdy korek nie stanowiłby dla mnie przeszkody. Oczywiście. Korek? Co to dla mnie?
Korek? No właśnie, nie ma korku. Spoko opcja. Masz nawigację nawet, stary. Ciebie no. Jest, a wszystko jest. Nie, nie, to jest poziom z ten, karabinków. Aha. To nie nawigacja. Jak ty masz taką nawigację, to spoko. No tak stąd wyglądało to. No mamy zwrócić, więc nie będę wysiadał tak uszczelnie. Ale ty możesz wysiąść, jak chcesz tam. Nie, żartuję, może lepiej nie. Nie, pojadę z tobą. To jest! Nie, bo zaczął hamować mi. Ty prowadzisz, ty. Zaczął mi hamować po prostu, nie wiem, czy ty chciałeś wysiąść, czy co? Nie, nie chciałem. Brawo! O, dobra. Ops. Na pewno opuść. Opuść. No to opuszczam. O, dobra. Jo, jest ta dziewczyna. Army. Fajnie wygląda ten My dad would have liked you. If you ever need to use the Widowmaker, you don't even gotta ask. In the meantime, I'll keep my ear to the ground. If I hear anything that's worth your while, I'll let you know. Thanks again, deputy. Dobra, spoko, używać normalnie. On jest z nas, możemy normalnie używać tej ciężarówki. Spoko opcja, podoba mi się. Okej. Okay. Mamy jeszcze czas antenowy? Mamy 27, więc tak już mało raczej. Ojej, no dobra, no to chyba tym symbolicznym ciężarówkowym akcentem kończymy ten odcinek, także dzięki za uwagę, trzymajcie jest się, hejo! Piękna ciężaróweczka, podoba mi się bardzo. Liczna jest, naprawdę, i tu ma tak działka, jakie to działka ma tutaj wielkie. Dobra, na razie się ma. Gdzie mi pi... Puść mnie, poszedł kundlu! Eti! Idź mi kundlu stąd!